Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Kariery Bramkarzem, a dzisiaj gramy mecze z Fiorentiną i z Sampdorią. Zobaczymy jak nam pójdzie. W ligowej tabeli zajmujemy drugie miejsce, mamy jeden punkt straty do Interu Mediolan. Mała strata, możemy ją spokojnie odrobić. Fiorentina zajmuje siódmą lokatę, więc musimy na tą drużynę uważać, ale już bez gadania przechodźmy do tego spotkania. I zobaczmy akcję Romeo, ładnie tutaj rozgrywają piłkę. Ciekawe podanie. Zobaczmy, centralnie niestety piłka wybita. Zobaczmy. Kolejny taki centrostrzał i 1-0. Prowadzimy. Nie wiem, czy to był strzał, czy jakaś nieudolna centra, ale najważniejsze, że to weszło w bramkę. Tak jest, prowadzimy. Tutaj widzimy, obrońca dobrze wybił piłkę. Tutaj nasz zawodnik ją zgarnął. To był raczej strzał, To nie był centrostrzał taki. Jednak tutaj celował w bramkę, a nie próbował dośrodkowywać. I prowadzimy 1-0. No i akcja Fiorentiny. Chcą odrobić straty. Zobaczmy. Rossi, Giuseppe Rossi, Babacar. Babacar ładnie schodzi na prawą nogę. Zobaczmy, centruje w pole karne, ale Boruc jest gdzie być powinien. I kolejna akcja Fiorentiny, Valero, co wymyśli? Podaje do Ilicicia, Ilicic, Valero, co wymyśli? Hiszpan centruje na pole karne na Kalinicia, ale ten fatalnie pudłuje. I koniec spotkania, zwyciężamy 1-0 z Fiorentiną, spokojne zwycięstwo. Fiorentina miała tylko jedną wrzutkę, która mogła zagrozić naszej bramce, ale Kalinic fatalnie tam spudłował. No jak widzimy, jeden strzał złapany, poza tym zero interwencji. No wygraliśmy po golu Emersona, no plus Tataruszanu świetnie bronił bramkarz Fiorentiny. No zobaczcie te interwencje naprawdę, stadiony świata, a wpuścił najdziwniejszy strzał, bo to był taki niby strzał, ale ktoś jeszcze chciał to przeciąć, nie, w naszej drużynie, no ale wyszedł z tego piękny gol, no. Tutaj kolejna interwencja, naprawdę Cyprian Tataruszanu bronił kapitalnie. No tutaj jeszcze szansa kolejna dla Romy, no tym razem niestety nasz zawodnik spudłował, no i gol Emersona już widzieliście. Fiorentina nie stworzyła sobie żadnej ciekawej sytuacji do zdobycia bramki, więc zasłużenie przegrała. Zawodnikiem meczu Kostas Manolas, Grek rozgrywał naprawdę bardzo dobry mecz, Emerson zdobył bramkę i o to chodzi. Tataruszanu miał wiele interwencji, ale nie mógł zostać zawodnikiem meczu, bo wpuścił bramkę. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, nadal zajmujemy drugie miejsce w ligowej tabeli. Miejmy nadzieję, że niedługo wskoczymy na pierwsze miejsce. Kolejny raz gramy z Sampdorią. No ostatnio te mecze są trudne dla nas, ale najczęściej kończą się happy endem, tak jak na przykład ostatnio w Pucharze, gdzie wygraliśmy po konkursie rzutów karnych. Oby tym razem, no tym razem rozstrzygnięcie przyjdzie szybciej. Albo wygramy, albo przegramy, albo zremisujemy. Tu nie ma dogrywek w lidze. No ale najważniejsze, żeby nasza drużyna się dobrze zaprezentowała, bo wiadomo, Sampdoria to jest niewygodny rywal, ale spokojnie możemy go ograć. No i przechodzimy dalej oczywiście. No i zaczynamy to spotkanie, co tu dużo gadać. I zobaczmy, szansa dla Romy, ładnie się tutaj przebija. Gervinho, zobaczmy, ciekawa akcja. Aj, dobrze, o to chodzi. Zobaczmy, podanie, strzał i 1-0. Tak jest, prowadzimy. O to chodzi. Już w 16 minucie wychodzimy na prowadzenie po golu Paredesa. Świetna asysta Gervinho. Zobaczmy, tutaj Iworyjczyk ładnie się przebijał. Zobaczył Paredesa, wysunął mu piłkę, a ten posłał bombę z lewej nogi. Cuellar bez szans na interwencję. Roma prowadzi 1-0. I akcja Sampdorii, chcą szybko odpowiedzieć, Eder, co wymyśli? Podaje do Alvareza, Alvarez do Edera, Eder rozpędza się prawym skrzydłem, centruje na pole karne, ale obrońca zgrywa piłkę do Boruca, ale i ten niepewnie interweniuje. I kolejna akcja Sampdorii, 75. minuta spotkania, zobaczmy Soriano, zagranie w pole karne, ale nieudolne, Fernando walczy o piłkę, Sampdoria nadal w jej posiadaniu, Campania.
centra w pole karne. Zgranie strzał obok bramki na całe szczęście. Było to bardzo niebezpieczne uderzenie. I koniec spotkania, zwyciężamy 1-0. No było to dość łatwe spotkanie, Sampdoria nie oddała praktycznie żadnego celnego, groźnego strzału. Jeden mieli bardzo groźny, niecelny, tutaj widzimy jeden strzał sparowany przez Boruca. I to było jeszcze po zagraniu własnego zawodnika, nie? No tutaj nasz ulubieniec Moisander nie trafił w bramkę, kogo to jeszcze dziwi. On do swojej najlepiej trafia. Tak do rywala ma drobne problemy, no ale swoją bardzo lubi. Tutaj była na przykład jeszcze szansa Salaha. No ale Cuellar plus Słupek uratowali całą sytuację. No tutaj Słupek bardziej niż Cuellar. No Sampdoria nie oddała celnego strzału, więc wygrać nie mogła. Chociaż podkreślam cały czas, to jest FIFA, tutaj się wszystko może zdarzyć. Zawodnikiem meczu Kasztan. Asysta Gervinho, gol Paredesa. Borus 1, interwencja Cuellar 0. I nota słaba 4,8. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, oczywiście czas na trening. A po treningu zakończymy odcinek. Był to dość udany odcinek, wygraliśmy oba spotkania, zdobyliśmy komplet punktów w Serie A. Oby tak było następnym razem, chociaż następnym razem gramy w Pucharze Włoch, więc nie możemy zdobyć kompletu, znaczy możemy zdobyć komplet punktów w Serie A, bo zagramy pewnie jedno spotkanie w Serie A. Ale oby tylko nam dobrze poszło. Więc jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.